Dzisiaj pokażę Wam dwie proste propozycje, jak możecie wykorzystać połączenie mielonego mięsa i pomidorów. Jedna na śniadanie, druga natomiast na obiad. Oczywiście są to jak zwykle proste składniki, mało pracy, a efekt końcowy w postaci pysznego i sycącego dania. Na patelni rozgrzewamy tłuszcz, u mnie jest to łyżka smalcu. Gdy będzie gorący, dodaję mielone mięso. Sprawdzi się dobrze tutaj wołowina, ale może być także również połączenie wołowiny i wieprzowiny. Smażymy kilka minut, rozdrobniając mięso w trakcie. Do usmażonego mięsa dodajemy puszkę pomidorów, może to być również ulubiony gotowy sos pomidorowy. Następnie doprawiamy łyżeczką słodkiej papryki, suszonego oregano, bazylii oraz czosnkiem niedźwiedzim. Mieszamy całość i podgrzewamy, aż pomidory zaczną się lekko rozpadać. Doprawiamy do smaku solą oraz pieprzem. Tak wygląda nasza baza do dalszych propozycji. Pierwsza, najprostsza, podzielimy nasze usmażone mięso z sosem na porcje i do jeszcze gorącego dodajemy tarty ser mozzarella. Jego dodatek sprawi, iż uzyskamy efekt takiego super ciągnącego się sera. Tutaj można dodać oczywiście jeszcze inne dodatki według uznania, podać np. drzem kalafiorowym czy podsmażonymi warzywami, cukinią i papryką. Jako druga to propozycja wykorzystania mięsnej bazy na śniadanie. Na patelnię przekładamy porcję mięsa i podgrzewamy chwilę. W gorącej masie tworzymy zagłębienia, u mnie są to dwa, i wbijamy po jednym całym jajku. Podsmażamy całość na średniej mocy pod przykryciem, aż białka się zetną, a żółtka nadal pozostaną płynne. Potrwa to około 3-4 minut, ale najlepiej jest to sprawdzać. Na końcu posypujemy wszystko posiekaną natką, ale równie dobrze sprawdzi się tutaj młoda cebulka. Najlepiej danie smakuje jeszcze ciepłe. Takie śniadanie sprawi, iż na długi czas będziecie najedzeni. Dziękuję za oglądanie i zapraszam do obejrzenia mojego najnowszego przepisu na szybki deser z czekoladą.